Pod punkcie wiemy, że ten odcinek CD tak naprawdę jest środkową trójkąta ABC, czyli jeżeli to będzie środkowa, to znaczy, że ten punkt D przedni nam odcinek AB na pół, czyli to oznacza, że długość odcinka AD będzie taka sama jak długość odcinka BD. Możemy to sobie nawet podpisać taką samą literką, żebyśmy o tym po prostu. Nie zapomnieli. Oczywiście szukamy nadal długości odcinka CD oraz miar kątów w trójkącie CDB. No to na początek, co możemy powiedzieć? No możemy na początek wyznaczyć sobie miarę. Tego kąta, bo wykorzystamy do tego trójkąt ABC, ponieważ wiemy, że ten kąt, czyli kąt przy wierzchołku C, ma miarę 55 stopni, wiemy, że ten kąt ma miarę 90 stopni, a w każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych musi być równa 180 stopni, czyli od 180 stopni odejmiemy 90 stopni, odejmiemy 55 stopni. I otrzymamy wówczas miarę tego kąta, czy tego, no tego kąta przy wierzchołku B, tak to powiedzmy. 180 odjąć 90 to będzie 90, 90 odjąć 55 to 35 stopni i to możemy sobie podpisać. No i możemy także dzięki temu wyznaczyć sobie na przykład długość boku AC, czyli podpiszmy długość tego boku literką Y, może nawet ten trójkąt sobie przerysujmy, to będzie Wam wygodniej, żeby wszystko zauważyć. Tu mamy A i przy tym wierzchołku kąt prosty, tu mamy 35 stopni, tu mamy Y, no i jeszcze podpiszmy, bo wiemy z zadania, że długość odcinka. Cb wynosi 10. No i teraz, jak wyznaczymy y, tu mamy abc, możemy wykorzystać funkcję trygonometryczną. No to jaka to będzie funkcja? Mamy przyprostokątną naprzeciw y i przeciwprostokątną, no to wykorzystamy sinus, czyli zapiszmy, że sinus 35 stopni to jest przyprostokątna naprzeciwko kąta, czyli y do przeciwprostokątnej, czyli przez 10. Odczytajmy, ile wynosi sinus 35 stopni. Czyli tak, mamy alfę, 35 stopni. Mamy w tym miejscu, czyli mam 5,736. Czyli zapiszmy, że mamy tak, 0,5736 przez 1, bo to będzie sinus 35 stopni. Równa się y przez 10. na razy y to y? 10 razy ta liczba, no to przesuniemy sobie po prostu przecinek o jedno miejsce w prawą stronę, no i mamy wyznaczoną długość w boku CA czy AC i to będzie 5,736, czyli 5,736 tysięcznych. No i z tego trójkąta możemy także wyznaczyć długość, zobaczcie, odcinka AB. Czyli zapiszmy, że to będzie na przykład, no niech to będzie mała literka A, w ten sposób to sobie oznaczmy. I z jakiej funkcji skorzystamy? No weźmiemy pod uwagę ten bok, no bo tego szukamy, czyli to jest przyprostokątna przy kącie o mierze 35 stopni, a to będzie przeciwprostokątna, czyli widać, że to mamy w kosinusie alfa, czyli zapiszmy, że nie mamy kosinusa alfa, tylko mamy kosinus 35 stopni, to jest przyprostokątna przy kącie alfa, czyli A przez. 10, czyli przeciwprostokątną. No to czytajmy, ile wynosi kosinus 35 stopni. Kosinus to będzie kąta beta, czyli 35 stopni mamy tutaj, a to będzie ta miara, czy ta wartość, której szukamy. Czyli mamy 0,8192 przez 1, równa się a przez 10, no i na krzyż, czyli 1 razy a to będzie a, 10 razy no, ta liczba to przesuniemy przecinek po prostu o jedno miejsce w stronę prawą, czyli mamy, że długość odcinka AB to będzie 8,192 tysięczne, Ale zauważcie, ponieważ my wiemy, że CD to będzie środkowa, to już wiemy, że ten odcinek AB, ten punkt D nam podzieli na pół. Czyli jeżeli chcemy znaleźć długość odcinka AD, Jednocześnie długość odcinka BD, no to musimy całą długość odcinka AB podzielić sobie przez 2, czyli jeżeli podzielimy 8,192 przez 2, no to mamy 4,96 tysięczne i to będzie długość tego odcinka, no i oczywiście jednocześnie długość tego odcinka, bo już wiemy, że te dwa odcinki muszą mieć dokładnie taką samą długość. No i teraz spokojnie możemy wyznaczyć długość tej nasze, tego naszego odcinka CD, którego szukamy, z takiego trójkąta prostokątnego, który zobaczcie, teraz Wam rysuję. No i tutaj wykorzystamy twierdzenie bitego rasa, czyli długość jednej przy prostokątnej, czyli 5,736 do kwadratu, plus długość drugiej przy prostokątnej, czyli 4,096 kwadrat równa się, no oznaczmy sobie długość tego boku na przykład literką B. Tak, to będzie CD, zapiszmy, że to będzie B, czyli mamy B kwadrat. No i podnieśmy tą liczbę do kwadratu, czyli mamy 5,736 razy 5,736. No czyli to sobie zaokrąglimy może do trzech miejsc po przecinku, mamy 9,0 no 2, tak? Bo tutaj mamy za jedynką szóstkę, czyli do jedynki dodamy 1. Czyli to do kwadratu to 32, jeszcze zapiszmy, 32 i 902 tysięczne. Teraz podnieśmy tę liczbę do kwadratu, czyli mamy tak, 4,096 razy 4,096, czyli mam no 16 i 777 tysięcznych. Równa się b kwadrat. Teraz to do siebie dodajmy. Czyli mamy tak 32,902 plus 16,777. Mam 49,679 tysięcznych. Zatem B to będzie pierwiastek z tej liczby, czyli wyłączmy sobie pierwiastek, mamy 7, no i 5, 5 setnych, tak? I to będzie długość odcinka, czy długość boku B, czyli jednocześnie szukana długość odcinka CD, czyli zapiszmy, że CD to będzie 7 i 5 setnych. No i pozostało nam jeszcze do wyznaczenia miary kątów w trójkącie CDB, czyli zaznaczmy sobie może ten. Trójkąt, który nas interesuje, CDB, czyli ten, który mamy tutaj. Czyli na początek wyznaczmy miarę tego kąta alfa w trójkącie ACD. To będzie oczywiście trójkąt prostokątny. Możemy nawet sobie podpisać, co na jego temat wiemy, czyli co wykorzystamy. To jest trójkąt prostokątny. Wykorzystajmy długość boku Y, czyli mamy 5,736. Szukamy miary tego kąta, no i wiemy, że przeciwprostokątna wynosi 7,5. To sobie wcześniej wyliczyliśmy. To jest ta długość odcinka CD, czyli to będzie trójkąt AD. C. No jaką tu funkcję możemy wykorzystać? Zauważcie, że mamy przyprostokątną przy kącie alfa oraz przeciwprostokątną, czyli to będzie cosinus. Czyli cosinus kąta alfa to będzie przyprostokątna, czyli 5,736 do przeciwprostokątnej, czyli do 7,5. No i to musimy sobie obliczyć. I wykonajmy dzielenie. Mamy tak 5 i 7 3 6. Dzielimy przez 7,05, czyli mamy 8 1 3 6 w przybliżeniu. No i musimy zobaczyć, jaka tutaj będzie miara kąta, czyli oczywiście mamy cosinus, no to kosinus odczytamy stąd i ponieważ tutaj w tabelce mamy kosinus beta, to stąd odczytujemy miarę kąta, czyli 8, 1, 3, 6, no to będzie gdzieś między 36 a 35, ale bliżej 36 stopni, czyli zapiszmy, że alfa to 36 stopni, no i to będzie miara tego kąta. Czyli zauważcie, że skoro tutaj mamy 36 stopni, a ten cały kąt to 55 stopni, no to gdy od 55 stopni odejmiemy 36 stopni, to otrzymamy 19 stopni i to będzie miara tego kąta, czyli już miara tego kąta w trójkącie, który nas będzie interesował, czyli możemy sobie wyznaczyć także miarę tego trzeciego kąta. Skoro znamy miary dwóch kątów w tym trójkącie, wiemy, że łącznie mamy otrzymać 180 stopni no to od 180 stopni odejmiemy miarę tego kąta, czyli 35 stopni i odejmiemy jeszcze 19 stopni no i wiemy, że ten trzeci kąt ma 126 stopni, czyli możemy zapisać, że miara kąta CDB CDB wynosi 126 stopni, miara kąta CBD. CBD wynosi 35 stopni, no i jeszcze ten kąt, czyli dCB, dCB to będzie 19 stopni.